No, hejka, hejka, z tej strony Jakub, a tutaj, oprócz tego, że jestem za jasno, to z tej strony Jakub, a tutaj kolejna powieść wizualna, która znów została mi polecona przez mojego kolegę i współtowarzysza Kevina i równocześnie jak poprzednim razem, oprócz tego, że została ona mi polecona, to powód tego polecenia również jest identyczny. Jak już pewnie zdążyliście to zauważyć, jest po polsku. W głównym menu mamy polskie słowa, czyli oznacza, że cała gierka jest po polsku. A co do jej treści, to nie mam bladego pojęcia, o czym to jest, ale... No zobaczymy, w sumie jestem ciekaw. No na razie te główne menu dosyć ciekawą ilustrację mi prezentuje, ale co to będzie konkretnie, to się przekonamy. Dobra, tyle jeżeli chodzi o sam wstęp, bo nie ma co niepotrzebnie przedłużać, bo w sumie nawet nie wiem, co mógłbym dodać. Zaczynajmy. 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 Dźwięki doprowadziły go do szaleństwa. Monotonne, przytłumione łomotanie rozbrzmiewało w jego głowie, powodując ból. Ból nie był zbyt silny, był znośny. Ale ten dźwięk, bardziej niż cokolwiek innego, chciał, aby ten dźwięk przestał rozbrzmiewać. Stuk. Niemniej jednak dźwięk pukania się nie kończył. On sam wiedział to dobrze, gdyż to on był twórcą ich dochodzenia. Stuku! Puk! Stuk! Czubek jego cudnych mokasynów za każdym razem uderzał w kadr biurka. Wciąż i wciąż, niczym ćma lecąca w stronę światła. Aktualnie pragnął kilku rzeczy. Zapłacić za wynajem mieszkania na czas, żeby znów nie zawieść swojej gospodyni. No dobra, tak malutka chwilka na wtrącenie się. Z tego co widać, mamy biureczko, krzesełko, jakiś laptop, dziwne pojemniki, czyżby jakieś leki, jakaś książka. No dobra, czyli jesteśmy chyba w gabinecie albo w pokoju. No dobra. Skończyć scenariusz, chociaż zarys, gdyż jest to jedyna rzecz, przy której może pracować. Chciał zasnąć. Nie, nie tak. Problem w tym, prawdziwy problem, że on tak naprawdę nie chciał spać. Pochylił się na swoim krześle, trząc swoje oczy, dotykał swoich gałek ocznych, dopóki blade światło nie pojawiło się. Oczywiście, wziął tabletki nasenne. Kiedy zdrowy, 8-godzinny sen otwiera ci drogę do 5-godzinnego, niezdrowego snu, a potem okazuje się, że 3 godziny, zdecydowanie nie myślisz, jak coś takiego niszczy twoją wątrobę. Po prostu chce ci się spać. Potrzebujesz snu, szczególnie jeśli otrzymałeś już swoją połowę zapłaty za zrobienie czegoś, a ten cholerny tekst nie napisze się sam. Swoją drogą, jeśli ten tekst pisałby się sam, to prawdopodobnie straciłby swoją pracę. Nikt nie miał złudzeń w tym względzie. Jeśli neuronowe sieci sztucznej inteligencji staną się na tyle mądre, on i tysiące innych pisarzy zostaną pochłonięci w nowej erze literatury. Nie miał za dużo sławy ani znajomości. Po prostu trochę umiejętności i talent do spotykania się z deadline'ami. Przeważnie. Klient był zadowolony i on był zadowolony ze swojej zapłaty, dopóki jego tabletki przestały go zawodzić. No dobra, więc jak widzicie, tabletki, te pojemniczki to jednak były naprawdę jakieś tabletki. I chyba takie, które mają mu pomóc w walce z jego bezsennością, a może na odwrót. Bam! Tym razem uderzenie było dosyć mocne. Omsknęła mu się noga i uderzył w biurko z bardzo odczuwalnym bólem. Wyglądało na to, że nawet usłyszał, jak łamie mu się palec.
wydał krótki dźwięk swojego cierpienia i odepchnął krzesło z dala od swojego biurka. Jedyne co widział, jeśli przykuje uwagę do tekstu, ból powinien odejść sam. To dosyć zabawne, jak bardzo nasza świadomość jest oddalona od naszego ciała. Wiedział o tym, że kiedyś tak się stanie, szczególnie że cierpiał na bezsenność. To jak praca drużynowa, ale twój partner cię sabotuje. Wygląda na to, że masz jakieś osiągnięcia, jednak gdy wszystko się wali, zostajesz z tym wszystkim sam, a twój dawny partner jest bardzo zajęty oglądaniem twojego cierpienia, niż pomocą ci z nim. Na samym końcu nie wiesz, co było na jego myśli. Przynajmniej nie będzie więcej żadnego pukania. Dobrze. O, mamy zmianę scenerii, albo raczej rozszerzenie jej. Mamy okienko, za którym, jak widać, pada deszcz, a te błyski mogą sugerować, że nawet burza pada, że jest burza, więc... No dobra, jakieś takie ponure klimaty mamy. A po lewej stronie mamy obraz. Chyba jabłko jest na tym obrazie. Ja tam... No każdy... No wiecie, kwestia gustu i tak dalej. No ale ja mam na przykład portrety dwóch polskich królów, więc niektórzy lubią jabłuszka, a niektórzy lubią historyczne rzeczy. Małe okno w oddalonej części pokoju zapłysnęło białym światłem na moment. Sztorm? Teraz jak o tym myśli, to przecież dziś był upalny dzień. Lepkie i ciche powietrze wciąż wypełniało pokój. To jakby przeciążona serwerownia stał się bardziej wrażliwy na tego typu rzeczy, gdyż stoił na nogach od bardzo długiego czasu. Wdała się w jego pokój w lekkie wibracje. Niczym kokon, który ma zaraz spaść. Aktualnie to brzmiało jak bardzo dobry tekst. Cofnął się do tyłu z nadzieją, że będzie mógł coś napisać, ale zatrzymał się zaraz, gdy palce miał na swojej klawiaturze. Pamiętał ważne słowa i podstawę pomysłu, jednak nie pamiętał ich dokładnego sensu. Tym razem białe światło wypełniło cały pokój, czyli mamy burzę. Tym razem było słychać, że burza zbliża się coraz bardziej. Dobry Boże! Wołał Boga zbyt wiele razy, jak na osobę, która nigdy nie była w kościele. Wołał za pomocą tych tekstów, które usłyszał od swojej matki. Rozszalany deszcz pukał w jego okno. Nie ma mowy, że mógłby tak pracować. Nie teraz, ale może tak będzie najlepiej. Kiedy był małym chłopcem, bardzo dobrze spał podczas sztormów. Teraz niestety dorósł. Złapał za słoik swoich tabletek na sen. Zawsze warto mieć narzędzie pracy przy sobie. Wziął parę tabletek prosto do buzi i otworzył okno, by usłyszeć dźwięk dzwoniących kropli deszczu. Wtedy położy się bezpośrednio do łóżka, wciąż posiadając na sobie wszystkie ubrania. No dobra, jesteśmy na łóżku. Zaśnie czy nie zaśnie nasz bohater? Zobaczymy. Słyszał, że krople deszczu dosyć łatwo zmieniają swój kierunek z ziemi na jego podłogę. Zdecydował, że to i tak mała cena. Poczuł niezłomny relaks ubrań, które przytulały się do jego skóry. Ciepło zdecydowanie ulatniało się z tego pokoju. Lecz sen wciąż nie nadchodził. Próbował zdjąć buty, zmienić pozycję, obrócić poduszkę, przykryć się, wyrzucić poduszkę na drugi koniec pokoju. Nic nie pomogło. Położył się z zamkniętymi oczyma. Myślał, że jego oczy same się zamykają. Myślał, że powieki są zbyt ciężkie. Ale wiedział, że to tylko iluzja. Wszystko na próżno. Nie śpi. Nie może spać. O! Czyżby niespełniony artysta, a na pewno taki, co ma problem ze swoją weną, miał jakieś dziwne
senne omamy? Jakieś koszmary mocniejsze? Trzask! Na początku myślał, że zaczął sobie wszystko wymyślać. Trzask! 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 Czasem pukanie ustawało, ale nigdy całkowicie. Dźwięk dochodził z miejsca położonego niżej, z pierwszego piętra. Ktoś bardzo mocno dobijał do drzwi. Z każdym uderzeniem pioruna czuł, jakby cały budynek miał coś w stylu bólu brzucha. On próbuje zasnąć. Czy naprawdę jest tak trudno zostawić mężczyznę samego? Czy może w nocy, czy może w domu, za który płaci, nikt mu nie będzie przeszkadzać? Otworzył swoje oczy. Łatwiutko, jak można było się spodziewać. Rozprostował nogi i pobiegł schodami w dół. Coś się w nim gotowało. W połowie drogi do drzwi cofnął się do szafki i wyciągnął z niej stary kij baseballowy. Nie miał zamiaru oczywiście go używać. Pytał się samego siebie, czy powinien, kiedy łapał już za klamkę drzwi. Nie, nie powinien. Jednak jego złość chciała czegoś nauczyć nocnego gościa. Co do diabła? Deszcz wciąż padał, ale inaczej. Stawał się bardziej silny. Jego matka powiedziała, aby otworzyły się upusty nieba. Jego mama zawsze mówiła wiele rzeczy. Jedną z nich było to, dlaczego ma płacić więcej za odseparowane od społeczeństwa domostwo, żeby nikt nie zaczynał pukać do drzwi w środku nocy. Na przykład kot. Co do diabła? Czyli to coś w głównym menu to był kot. To był kot. Będę z wami szczery. Nie zwróciłem uwagi, że ma, jak uruchamiałem grę i mając w głowie myśl, żeby w to zagrać, to nie zwróciłem uwagi, że główna bohaterka jest człowiekokształtnym kotem. No ma ogon, ma łóżka. Futerka nie ma. Powiedziałem to jeszcze raz, tym razem głośniej. Kotka stała na jego wycieradce. Wyglądała jak czystej krwi brytyjski krótkowłosy kot. Ciekawe. Tylko kolor się nie zgadzał. Nie tylko chodzi o kolor, jeżeli chodzi o niezgadzanie się. Zaczynając od szaro-dymnej głowy, patrząc na nią, wyglądała jakby została włożona do wiadra z białą farbą, a potem dolne części ciała do czarnej. Ciekawe uniwersum. Ciekawe. Z futra jej małego ciała spływała woda. Futra? Chodzi chyba o tą sukieneczkę? Kotka powinna raczej wkraść się do domu tak szybko, jak drzwi się otworzą. Jednakże jej zamrożone kończyny czekały, aż właściciel domu coś powie. Puszczamy. Kiciusia. Było zimno. Zimniej niż mogłoby się wydawać. Nie czuł już złości. Dobrze więc, wejdź. Odsunął się, otwierając drogę przez drzwi. Lecz kot się nie ruszył. Co, nie chcesz? Chciał powiedzieć, dobrze więc. Zamknął drzwi, wrócić na swoje pięterko, położyć się i na wpół przytomny spać do rana. Ale w końcu domyślił się, co jest problemem. Ten kij. Rzucił go na sofę, ale spudłował. Baseball upadł na podłogę. No dobra. Kot śledził go znikającego pośród ciemności, używając swoich niewinnych, żółtych par oczu. Dźwięki nie przestraszyły jej. Westchnął. Nie skrzywdzę cię. Wejdź, jeśli chcesz. Kotka spojrzała na niego. Po raz pierwszy rzeczywiście zobaczył i nie mógł nie podziwiać, jak duże i żółte są. Źrenice kotki były również duże i niewiarygodnie okrągłe, niczym dwa księżyce w pełni podczas zaćmienia. Gdy już miał, zamknął drzwi po raz drugi. W
kotka mruknęła coś niezrozumiałego i wleciała do domu, uderzając go mokrą głową, kiedy przechodziła. Uśmiechnął się. Ściśle mówiąc, w tej chwili był skazany na zagładę. Jakiś zapowiedź tego, że gra zakończy się w smutny sposób? Jeśli gospodyni się o tym dowie, on był pewny, że się dowie, będzie musiał szukać sobie nowego miejsca do życia. W okolicy jest zbyt wiele samotnych, znudzonym życiem dewot, które mają tylko dwie rozrywki. Obserwowanie i relacjonowanie. I tak naprawdę nie ma znaczenia co i komu. To nawet dobrze, może opuści przedmieścia, może przeprowadzi się do apartamentu, skoro szukanie odrobiny prywatności mu nie wychodzi. Ulewa stała się silniejsza. Zamknął drzwi. No dobra, mamy kotka, kicie w domu. A może... temu naszemu głównemu bohaterowi, bezimiennemu, autorowi jakiejś tam powieści czy czegoś tam innego, a może z przemęczenia po prostu mu odbija i on nie ma żadnego kota tutaj. Albo widzi tę kotkę w ogóle w inny sposób. Nie wiem. Nie wiem. Zobaczymy. Kot badał dom z ostrożną ciekawością, zatrzymując się przy różnych przedmiotach, jakby starając się zrozumieć ich przeznaczenie. Oglądanie tego było zabawne. Tak zabawne, że nawet zapomniał o plamie. Kiedy sobie przypomniał, już się rozprzestrzeniła. Ciemna plama wody w miejscu, którym kot przylegnął do niego. Zrzucił z siebie mokre ubrania i przez chwilę patrzył na nie, zamklonym wzrokiem, po czym prawie jęknął głośno. Kot był mokry, więc prawdopodobnie przyniosła dużo błota do domu. Postanowił nie zapalić światła. Zawiódł się już wiele razy tego dnia. Natychmiastowo udał się poręcznik. Okej, chodź tutaj. Kotka obróciła głowę w stronę dochodzącego głosu. Jednak stała, jakby zamarzła w tym miejscu. Przyglądając się telewizorowi, zmartwemu, czarnemu, lustrzanemu panelowi plazmowemu w lakierowanej ramie, którego nawet on sam nie dotknął, odkąd się tam wprowadził. W odbiciu sama kotka wyglądała na czarnego. Spojrzała na niego dosyć długo, jakby oceniająco, a potem z nagłym zapałem pobiegła do niego, zręcznie omijając przeszkody. Był zaskoczony. Może kotka zdecydowała, że jest bardziej interesujący od telewizora, a może ona wciąż respektowała decyzję właściciela. W każdym razie czuł się zdumiony. W końcu ktoś, z kim może negocjować. Nagle pomyślał, jak miło byłoby czołgać się pod koc z tą ciepłą kulą futerka. Na pewno pomogłoby mu to z jego sennym problemem. Jako dziecko miał swojego kota. Szarego, dużego, zuchwałego i niezwykle brzydkiego. Ale również kochanego. Jestem ciekaw, jak ten brzydki kot wyglądał, jak ona wygląda, jak... Nieważne. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Często zasypiał, będąc przytulanym. Kot miał na imię Timo i wiele lat temu zniknął w czerwcową noc. Kot jeszcze raz uderzył o niego mokrą głową. Uważał, że koty zwykle same odsuncają się z wody. Zazwyczaj, ale może nie zawsze. Hej, spokojnie, jesteś cała mokra. Kotka spojrzała na niego oczami w kształcie księżyca i znowu coś mruknęła. Więc zrób coś z tym. Uśmiechnął się i zabrał się do pracy. Musiał dokładnie ściskać futro, więc ręcznik szybko zmienił się w mokrą szmatę. Czy powinienem... Umyj kota, to nieważne. Myjemy kota. Brudasa śmierdziela. To nie może czekać, muszę cię wykąpać. Kiedy niósł ją do łazienki, kot pozostawał w jego ramionach. Ciepłe i niesamowicie lekkie ciało przyciągnięte do jego piersi. Spodziewał się, że kot w każdej chwili wyjdzie używając pazurów. Może kiedy otworzy drzwi? Teraz? Albo kiedy zapali światło? A może teraz? Wciąż nic. Kotka rozejrzała się po nowym pokoju i ponownie spojrzała na niego swoim inteligentnym, prawie ludzkim spojrzeniem. Ani jeden mięsień jej małego ciała nie drgnął. Była ciekawa i to wszystko.
Ona ufa mu. Już miał ją zapytać, czy wie, gdzie są i co teraz i co będzie dalej, ale to było po prostu za dużo. Więc to nie powinno być tak jakieś trudne. Oboje możemy to zrobić. Co myślisz? Przeczytał gdzieś, że kot powinien przyzwyczaić się do nowego otoczenia przed kąpielą. Strach rodzi się z nieznanego i pod tym względem ludzie nie odchodzą zbyt daleko od kotu. Może zapachy, nieznane przedmioty i plusk wody to tylko cienie pod łóżkiem, które opadną, jeśli im lepiej się przyjrzysz. Ostrożnie postawił kotkę na podłodze. Ponownie rozejrzał się po pokoju i ponownie spojrzała na niego pytająco. Wygląda na to, że czuje się wystarczająco komfortowo. Odkręcił wodę pod prysznicem i poczuł delikatny dotyk. Kotka już krążyła wokół jego stóp. Rzeczywiście była zaciekawiona. Prysznic nie jest taki zły w porównaniu z deszczem, prawda? Ten żart był trochę nie na miejscu. Czuł się zawstydzony i nie wiedział czemu. No ciekawe czemu. Zaiste. Ciekawe czemu nasz główny bohater mógł się poczuć w tym momencie zawstydzony. Ale nie wiem. No. Plusk, plusk, plusk. Ona jest tylko kotem. Bez futerka kotem. Wysokim kotem. Na pewno w jego uniwersum bardzo ślicznym kotem. Sam stwierdził, ona jest tylko kotem. Może przez to, jak woda lśniła na jej skórze lub jak ona patrzyła na niego spod do połowy opuszczonych rzęs. W sumie to cały czas patrzyła. Spojrzał w jej oczy i za każdym razem czuł, jakby przepalał go wstyd. Ale ten wstyd był gęsty i słodki. Był trochę oszołomiony. Jego dłonie przesuwały się po jej gładkiej, mokrej skórze i za każdym razem zadawał sobie pytanie, czy to naprawdę konieczne. Ja też już powoli sobie zadaję pytanie, czemu Kevin mi polecił tą grę? A może chyba to nie wymaga odpowiedzi? Wtedy poczuł na sobie jej wzrok, a jego myśli rozpłynęły się, spływając po jej udach, z pianą znikając między jej zadbanymi palcami. Łazienka zmieniła się, pulsująca światłem, a może ciemnością. Poczuł, że traci równowagę i cofnął rękę, ale wróciła i przycisnęła ją do mokrej, gorącej skóry, przykrytej mydlanym welonem. Prowadziła go. Nie pamiętał, jak znowu znalazł się w salonie. Kot drzemał spokojnie w jego ramionach. Roztargnieniem przesunął dłonią po mokrych plecach kota, przesuwając palcami po guzkach jego kręgosłupa. Powinienem dać ci coś do jedzenia. Zobaczymy, co tam mam. Wstał nie bez problemu. Jego ciało wydawało się niezwykle ciężkie i nieporęczne. Musiał dać kotku coś do jedzenia, potem pójdzie się położyć, a potem do diabła, może nawet zaśnie. Może powinienem dostać kotka wcześniej, kłębek futra z parą księżycowych oczu i aksamitnym głosem, z którym zawsze może negocjować. I to wszystko. I to trochę śmieszne. Mógłby uniknąć całego tego cierpienia, gdyby tylko miał kota. Ciekawa teoria. No i mamy kuchnię. Kuchnia przed jego oczyma wyglądała na rozmazaną. Ajajajaj, ktoś tu nie jest w najlepszej kondycji. Podszedł do lodówki, otworzył ją, mrużąc oczy od światła i opierając się o drzwi znacznie mocniej niż powinien. Gdyby gospodyni znajdowała się tutaj, powiedziałaby pewnie: hej, to nie drzwi, więc się nie opieraj. W końcu to jej dom, jej lodówka, więc wszystko powinno być schludne i uporządkowane, na wypadek, gdyby musiała wprowadzić nowych lokatorów.
Może gospodyni ostrzegłaby go nawet przed mlekiem. Samo mleko jest całkowicie nieszkodliwe. Chyba, że oczywiście jesteś uczulony na laktozę. Ale istnieje specjalny rodzaj mleka bez laktozy. Prawda? Wszystko zależy od butelki. Butelki, podobnie jak koty, mogą się bardzo różnić. Ale ta była konkretna. Wykonana ze szkła. Gdyby tylko gospodyni była tutaj, pewnie powiedziałaby mu, żeby nie dotykać butelki. Ona właśnie upada na podłogę, a butelka mogłaby pęknąć, a potem mleko się rozleje i nie będzie miał nic do nakarmienia sympatycznej kotki, którą znalazł, a raczej to ona go znalazła i to w bardzo odpowiednim momencie, ponieważ leżał na podłodze. Leżał tam od jakiegoś czasu i leżałby nieruchomo, gdyby nie poczuł lekkiego dotyku czegoś gorącego i szorstkiego na swoim policzku. To było prawie jak sen, chociaż oczywiście porównywanie snu z omdleniem nie jest zbyt trafne, bez względu na to, jak na to spojrzeć. Podłoga pod nim była zaskakująco twarda, zimna i mokra. Wyraźnie czuł wszystkie te trzy cechy i bał się wyobrazić, co by się stało, gdyby próbował się poruszyć. Ale musiał się ruszyć w jedną czy inną stronę. Przynajmniej po to, żeby zobaczyć, co się dzieje. Ponieważ coś gorącego i sorskiego wciąż przesuwało się po jego policzku, stopniowo pełzając do jego ucha. Poczuł ciepły oddech, a potem ostrożne ugryzienie. Uć! Podskoczył z bólu. Cień rzucił się na bok, a potem spokojnie zaczął chlupać mlekiem z kałuży. No ciekawe uniwersum. Myślę, że nie jeden przeciwnik kotów mają taką kotkę albo kiciusia, bo panie też istnieją, czy nie lubią kotów. Mają taki okaz przed sobą. Mogliby zmienić zdanie. No dobra. Kotka! Co ty wyprawiasz? Kot spojrzał na niego przelotnie i oblizał usta. Nie musisz być taki dramatyczny. A, mówić też potrafi. Leżałeś bezczynnie i nie jesteś nawet kotem, rozumiesz? Swoją drogą, jesteś cały w mleku. Masz rację. Zawiodłem cię, więc musiałem otrzymać karę. Ja też się zawiodłem. Dobry Boże, teraz jeszcze jest sprzątanie do zrobienia. Zastanawiał się, co jego matka powiedziałaby w tej sytuacji. Pójdę po szmatkę. Stój spokojnie i nie rozlewaj reszty kuchni. I nie rozwalaj reszty kuchni, dopóki nie wrócę. Kot popatrzył na niego sceptycznym wzrokiem. Co ciekawe. Czy nie jesteś jedynym, który powoduje te wszystkie problemy? Kiedy wrócił razem z wiadrem, kota już nie było. O! Nie było kota? Poszedł sobie? Ale muza! Czyżby opelnik się włączył? W kuchni dzieje się coś ja pierdolę. Główny bohater zwariował. Kurwa, zwariował. Pacynka, to taka moja skarpetka, czy... Naprawdę nie wiedziałem, czego można się byłoby spodziewać po tej grze, kiedy Kevin mi ją polecał. Ale no tego bym kurwa nigdy nie obstawił. No dobra, więc wesołym akcentem i panem skarpetą zakończymy ten odcineczek. Bo nawet pod względem ilości czasu, ile mi zajął, jest prawie idealny, bo 29 minut. Więc co mogę wam powiedzieć? Kotki nie ma, ale jest pan skarpetka i muzyka dobra gra, więc... Główny bohater zwariował. No dobra, przemęczenie to jednak jest straszna rzecz, więc mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję wam wszystkim za poświęcony mi czas i pan Skarpeta i ja mówimy wam cześć. Widzimy się w czwarteczek, w kolejnym odcineczku w sumie odcinku Seleny. Po prostu widzimy się w kolejnym odcinku Seleny.